Po 2 latach przerwy na korty parku tenisowego Olimpia powrócił turniej Poznań Open. Tegoroczna edycja trwała od 26 lipca do 1 sierpnia i podobnie jak poprzednia przyniosła zwycięstwo zawodnika z Hiszpanii. Tym razem najlepszy był Bernabe Zapata Mirajesz, który w spotkaniu finałowym okazał się lepszy od Jiřího Lehecky. Jestem bardzo szczęśliwy, zagrałem dobry mecz. Czułem się dobrze przygotowany fizycznie, mimo że wczoraj zagrałem niezwykle długie, ciężkie spotkanie półfinałowe. Dzisiaj wyglądałem dobrze i jestem bardzo zadowolony z wygranej. Poznańska mączka daje możliwość konfrontacji młodym tenisistom z Polski z przeciwnikami z całego świata. Swoje pierwsze kroki w dużym tenisie stawiali tu zwycięski w 2012 roku Jerzy Janowicz czy triumfujący 6 lat później Hubert Hurkacz. Organizatorzy również w tym roku postanowili dać szansę zdolnym zawodnikom z Nadwisły. Poznań Open jest takim turniejem, który jeżeli chodzi o młodych zawodników, zwłaszcza polskich zawodników, daje im możliwość mierzenia się z tymi zawodnikami, którzy są gdzieś powiedzmy na miejscach w okolicach setnego czy dwusetnego w rankingu ATP. Liczymy na to, że tacy zawodnicy jak właśnie Orlikowski, jak Max Kaśnikowski, który grał w eliminacjach, czy Daniel Michalski, właśnie to będą ci kolejni gdzieś tam wchodzący na te coraz wyższe miejsca w rankingu. Najlepszym z biało-czerwonych był deblista Karol Drzewiecki, który wspólnie z Aleksandrem Vukiciem dotarł do finału gry podwójnej. Polsko-australijski duet musiał uznać wyższość Czechów, Jiřího Lehecky oraz goszczącego w Poznaniu wielokrotnie w przeszłości Zdenka Kolarza. Grałem na poznańskim Challengerze już 3 albo nawet 4 razy. Znam Poznań bardzo dobrze. W tym roku jeszcze nie miałem okazji zwiedzać miasta, ale podczas wcześniejszych wizyt tak. Uważam, że Poznań to piękne miasto. Poznański Challenger ma długą tradycję sięgającą lat 90. Pod nazwą Poznań Open funkcjonuje od 2012 roku. O historii turnieju porozmawialiśmy z żywą legendą polskiego tenisa, Wojciechem Fibakiem. Pamiętam, kiedy ja go tutaj pierwszy raz organizowałem i sprowadzałem z Warszawy w 92 roku jako pierwszy właśnie, jako Polish Open to się nazywało wtedy. To był pierwszy zawodowy turniej w Polsce. Mamy piękną historię tego turnieju i się cieszę, że się dalej odbywa w tym pięknym Lasku Golęcińskim. Legend na poznańskich kortach nie brakowało. Gościem specjalnym tegorocznej edycji Poznań Open był 11-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Björn Borg, który towarzyszył swojemu synowi Leo. Potomek słynnego tenisisty rywalizował w singlu, jak również w parze z Polakiem Aleksandrem Orlikowskim w deblu. W obu turniejach zakończył grę na pierwszej rundzie. Jestem tutaj z moim synem Leo. W przeszłości nawet nie przypuszczałem, że będę go oglądać grającego na poznańskim korcie. To nieprawdopodobne, że jestem tutaj z wami. Jestem niezwykle szczęśliwy. Tenisiści powrócą do Poznania w przyszłym roku. Kibicom białego sportu już teraz życzymy równie wielkich emocji jak podczas tegorocznej edycji.